MMA.pl, Michał Rogoziński, jesteśmy po gali ACB53, z nami jest ostatnia walka maj 2015, czyli wychodzi prawie 2 lata, rok, 9 miesięcy. Karol Celiński, jesteś zadowolony? Powiedz. Jestem. Ale ja to widziałem, że zardzewiałem. Że długo jednak było widać to po tych moich wcześniejszych walkach, że nie czułem. No ja tak odnoszę. Powiedz mi, bo jak dla mnie Łukasz Parobiec, oczywiście też doświadczony zawodnik, bardzo luźno, druga runda, bardzo fajnie wypuszczałeś, te lewe proste chodziły. Wydaje mi się, że tam była swoboda, jeżeli chodzi o pół dystans. No tak, ale wiem, że mogłem to zrobić lepiej. A to może jesteś za bardzo krytyczny. Jak plecy oceniasz? Jak by się ocenił, nie wiem, po tej kontuzji? Czy są jakieś ślady teraz, jak możemy powiedzieć śmiało po tej walce? Przewalczyłeś 3 rundy. Jak to wygląda? Teraz czuję, że się po prostu mięśnie spięły. Także czuję. Czuję po walce, bo po dużym wysiłku konkretnym czuję, nie? Że już muszę iść na rehabilitację. Były tam elementy też oczywiście klinczu, próbowałeś zajść za plecy. Powiedz mi może założenia w ogóle, jakie były. Czy to było faktycznie, żeby go poobijać trochę? Wiesz, że to jest chłopak, który też się lubi bić i lubi wymiany. I właśnie o to chodzi, że jakby coś tam nie szło. Po co ryzykować, skoro może jestem bardziej przekrojowy, no. Także wiadomo, no, w ostatniej walce Gustafsson też jest Stójkowicz, tak, a sprowadzał Janka, bo coś nie szło, coś gdzieś, miał tam szansę i wykorzystał. No tak, to jest MMA, to nie ma tak, że trzeba trzymać się swojej płaszczyzny, bo jak jeżeli będzie walka wyrównana w stójce, to trzeba szukać sprowadzeń, punktów, tak? Także powiedz, więc pytałem o to dzisiaj też Piotra Strusa, bo akurat też ma powrót po 2-letniej przerwie. Jak smakuje to zwycięstwo? Jeszcze w dobrym stylu. No, może nie widziałem rzewnych łez, tak jakby cebulę rozbierano, bo wiem, że w tym płaczę, ale jesteś zadowolony? Jestem. Teraz już tak z godziny na godzinę jestem. Coraz pewniej. Powiedz mi w takim razie, czy tutaj w związku z tym, że Federacja ACB, no przynajmniej wydaje mi się, że to się mówi w kuluarach, bardzo dobrze traktuje zawodników, bardziej, nie wiem, domowo, w takich, mówię w cudzysłowie, czy zgadza się z tym, że tu jest jakieś takie podejście? Piotr Stus powiedział, nie pieniądze są najważniejsze. Jak ty uważasz? Też tym bardziej, że głośno. Wiadomo, dla mnie też, tak jak mówiłem w tych wcześniejszych wywiadach, że no, jestem uzależniony od tej walki, także no, a fajnie jeszcze jak ktoś to docenia. I można, są jakieś tam pieniążki, zgadzają się, także no jest fajnie, że jest telewizja, no organizacja się rozwija i są bardzo dobrzy zawodnicy. Nikt nie może powiedzieć, że o, tu ACB, bo są jakieś leszcze, tak? Więc ja jestem zadowolony. Tak jak mówiłem też wcześniej, że chcę się konfrontować z dobrymi zawodnikami i mam tu taką możliwość. No bo jest Thiago Silva teraz mistrz, także no chciałbym też może moje marzenie zmierzyć się z nim. Fajnie by było na koniec kariery, żeby odebrać mu pas. No kurde, no to wisienka na torcie. Tam jest teraz w KSW jest Marcin Wójcik, jest Tomek Narkun. Tam, którzy się będą na narodowo. I to już jest czas dla mnie. To już jest czas, bo tutaj robią, ACB robi więcej gal, a tu okej, walczę KSW, może w przyszłym roku. No, bardzo ci dziękuję za wywiad. Cieszę się, że dzik wrócił. Ten profil lepszy kalafior jest. Karol, jak masz ochotę, to dawaj, oddaję ci głos. Dziękuję. Chciałem pozdrowić wszystkich moich sponsorów, którzy mi pomagali, moich przyjaciół. Także dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Bye.